Państwu o historii powstania, o historii projektu powstania poznania ludzkiego genomu. W angielsku nazwa tego projektu była Human Genome Project. Ten projekt miał na celu poznanie całej sekwencji nukleotydowej, która znajduje się w naszych komórkach, w chromosomach. Projekt ten budził wiele kontrowersji na świecie, zarówno kontrowersji etycznych, jak i moralnych. Obawiano się, że jeżeli będziemy znać cały nasz genom, to zostanie to wykorzystane w różnych nie do końca dobrych celach. Być może będziemy tworzyć super ludzi, być może kandydaci na prezydentów będą się licytować, który z nich ma lepszy genom, który z nich będzie dłużej żyć. Z drugiej strony uważano, że to daje nadzieję na leczenie wielu różnych chorób i rozwój medycyny, pomaganie ludziom, którzy do tej pory są nieuleczalni chorzy. Troszeczkę celem takiego przypomnienia, co to jest ten genom. Genom człowieka składa się z 23 par chromosomów. Mamy 22 chromosomy komplementarne oraz jedną parę chromosomów płci. 23 pary to nie jest dużo. Psy mają więcej, około 58, jeżeli dobrze pamiętam. Chromosomy w całości zbudowane są z takiej długiej nitki, która nazywa się nicią DNA, która układa się w geometryczny kształt podwójnej helisy. Na nitce DNA zakodowane są geny, rozmaite geny. Sama nitka DNA składa się z dwóch takich szkieletów, w których są cukry ryboza oraz fosfor, ale najważniejsze w tym DNA są zasady azotowe. Mamy cztery zasady azotowe. Adeninę, tyminę, guaninę, cytozynę i one są wzajemnie do siebie komplementarne. Ułożenie ich na nici DNA jest właśnie nośnikiem informacji genetycznej. Kolejność tych czterech zasad azotowych niesie informację. Informacja, która zapisana jest na nici DNA, ulega transkrypcji. Jeżeli to jest fragment kodujący białko, to on podlega transkrypcji na cząsteczkę RNA, a ta cząsteczka RNA z kolei jest jakby podłożem do operacji translacji, która jest budowaniem białka. Każde trzy literki po kolei to jest jeden kodon, który koduje jakiś tam dany aminokwas. Na końcu mamy kodon stop. Okej, okay. Kierownikiem projektu poznania ludzkiego genomu został taki człowiek Francis Collins, który niegdyś był zagorzałym ateistą, ale potem w trakcie swojej pracy zawodowej i studiów oraz czytania książek C.S. Lewisa nawrócił się, został chrześcijaninem. Na pewno miało to ogromny wpływ na ten sam projekt poznania ludzkiego genomu oraz jego interpretację, o czym potem jeszcze opowiem. Na projekt przeznaczono 3 miliardy dolarów i był on finansowany przez amerykański odpowiednik polskiego NFZ-u oraz Departament Energetyki. Do tego projektu również przyłączyły się inne państwa, Chiny, Japonia, w Europie to była Wielka Brytania, Niemcy. Projekt rozpoczęto w roku 1990 i zamierzano go ukończyć po 15 latach, czyli miał się zakończyć w 2005 roku. Projekt zakończył się wcześniej, ponieważ na podobny pomysł wpadła prywatna firma Celera Genomics, która chciała sama pierwsza sekwencjonować ludzki genom, a potem go opatentować. Spowodowałoby to, że ta firma odniosłaby zyski z udostępniania informacji, która jest zapisana w ludzkim genomie. To spowodowało, że prace w rządowym ośrodku uległy znacznemu przyspieszeniu. Pracowano 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i ogromny nacisk położono na rozwój metod informatycznych i matematycznych wykorzystywanych do tego projektu. Spowodowało to, że genom sekwencjonowano z prędkością 1000 zasad azotowych na 1 sekundę. Dyrektorem tej prywatnej korporacji był taki człowiek Craig Venter, który był dość ekscentryczny i przedstawiał siebie w połowie jako biznesmena, a w połowie jako naukowca, biotechnologa. Ta prywatna firma korzystała z zupełnie innych metod matematycznych, informatycznych i biologicznych i chemicznych do poznania ludzkiego genomu. Sekwencjonowano w tym projekcie tej firmy prywatnej między innymi genom jej dyrektora, czyli Craiga Ventera.
Na szczęście firma prywatna zgodziła się na pewne ustępstwa. Ośrodek rządowy oraz firma prywatna doszły ze sobą do porozumienia i uzgodniły, że razem opublikują swoje rezultaty w jednym czasie i nie dojdzie do opatentowania wyników poznania ludzkiego genomu. Ośrodek rządowy w jednym prestiżowym czasopiśmie opublikował, a firma prywatna w drugim, bardzo prestiżowym czasopiśmie naukowym opublikował swoje wyniki. Wyniki były bardzo ciekawe. Co się okazało? Okazało się, że nasz genom złożony jest z 32 miliardów liter. To jest tylko fragment. Na tym slajdzie jest 31 linijek. W każdej linijce jest 70 literek. Każda literka obrazuje jedną zasadę azotową. Gdybym chciała wyświetlić Państwu cały genom ludzki, potrzebowałabym 1,5 miliona takich slajdów, prawie 1,5 miliona. Gdybym chciała przeczytać wszystkie literki, które znajdują się w moim genomie z prędkością 3 zasad azotowych w ciągu 1 sekundy, czyli TTG, GTT, TTG, CATAAA, GCA, TTT, 3 literki na 1 sekundę. Zajęłoby mi to ponad 30 lat czytania, bez przerwy na spanie, jedzenie, wychodzenie do toalety, picie. Gdybym chciała to wydrukować, sterta papieru, musiałby tu przyjechać paleta z ilomaś tam tysiącami rys papieru. 1500 rys papieru prawie. Okazało się, że ludzki genom to jest tylko zaledwie ponad 20 tysięcy genów. Naukowcy liczyli, że tych genów będzie co najmniej 2 razy więcej. Myszy mają więcej genów od człowieka. Ryż, który jemy, ma 2 razy więcej genów niż człowiek. Okazało się, że jest to spowodowane tym, że ludzki genom jest na tyle skomplikowany, że jeden fragment genu może kodować kilka wersji tego samego białka. Geny są w różny sposób włączane i wyłączane. W naszym genomie pojawiają się fragmenty, które repetytywne, fragmenty, które powodują, że geny różnie na siebie nawzajem oddziałują. Geny mogą być zapisane zarówno na nici wiodące, jak i komplementarne naszego genomu. Tak naprawdę ten człowiek, który był dyrektorem projektu poznania ludzkiego genomu, Francis Collins, powiedział, że można myśleć o naszym DNA jako o instrukcji obsługi albo jako o programie komputerowym znajdującym się wewnątrz jądra komórkowego. Takim bardzo złożonym programie komputerowym. Bardzo znany informatyk amerykański powiedział, że każdy program komputerowy, który powstał, został przez kogoś zaprojektowany. Za każdym kodem komputerowym, programem lub wiadomością zapisaną w danym języku stoi inteligentna osoba. Komentarze w Wielkiej Brytanii, kiedy już ten projekt poznania ludzkiego genomu dobiegał końca, były takie. To są słowa dwóch osób, które były dyrektorami tamtejszych ośrodków projektu poznania ludzkiego genomu. Dzisiejsze dni mogą być uznane za jedne z najbardziej znaczących dni w historii ludzkości. To lepsze niż wynalezienie koła, ponieważ technologia może stać się przestarzała. Genom nigdy taki nie będzie. I jeszcze, naukowcy nigdy nie skończą analizować danych zawartych w ludzkim genomie. Genom ludzki będzie podstawą dla biologii przez następne dziesięciolecia, stulecia i tysiąclecia. Myślano, że gdy się odkryje ludzki genom, że wszystko będzie wiadomo o człowieku. Okazało się, że guzik prawda, nie wiadomo nic i przez najbliższe ileś tam lat dalej niemalże nic nie będzie wiadomo. Oczywiście wiemy więcej niż kiedyś przed tym projektem, ale dalej nie wiadomo dokładnie, jak to wszystko działa. Dalej to wszystko jest w sferze poznawania. Kiedy ogłaszano wstępne rezultaty na temat tego projektu poznania ludzkiego genomu, odbyła się bardzo ciekawa konferencja prasowa. Ona była taka pół na pół telekonferencją. Na obrazku tu bliżej widać Tony'ego Blaira, a tam z tyłu jest Bill Clinton. Chodzi o to, że Tony Blair był w Wielkiej Brytanii, a Bill Clinton był w Stanach Zjednoczonych i to była taka wideo trochę konferencja. I Bill Clinton powiedział, bez wątpienia jest to najważniejsza, najbardziej cudowna mapa, którą rodzajowi ludzkiemu udało się stworzyć. I on to mówił, nawiązując do tego, że 200 lat wcześniej, w tym samym pokoju w Białym Domu, w którym odbywała się ta konferencja, prezydentowi Thomasowi Jeffersonowi przyniesiono pierwszą mapę Stanów Zjednoczonych. Tu prezentowano mapę ludzkiego genomu. Powiedziano jeszcze takie słowa. Uczymy się dziś języka, poprzez który Bóg stworzył świat. Zostajemy przeniknięci głębszym niż kiedykolwiek podziwem wobec złożoności, piękna i niezwykłości najświętszego daru Bożego. Te słowa powiedział Bill Clinton na tej konferencji. I jeszcze jedne bardzo ciekawe słowa.
słowa Francisa Collinsa, tego człowieka, który był kierownikiem projektu. To szczęśliwy dzień. Z pokorą i zachwytem uświadamiam sobie, że po raz pierwszy zaglądamy do ludzkiej księgi życia, znanej dotychczas jedynie Bogu. Ten dyrektor, Francis Collins, napisał książkę w 2006 roku o tym, jak na jego wiarę i relacje z Bogiem wpłynęło to, że był tym kierownikiem projektu poznania ludzkiego genomu. Jakie on ma przemyślenia odnośnie Boga, nauki i tego, co on wie o ludzkim genomie w takiej książce. Ona w 2007 roku była jedną z najbardziej poczytnych i najlepiej sprzedających się książek w Stanach Zjednoczonych. Obecnie Francis Collins jest dyrektorem Narodowego Instytutu Zdrowia, tak jakby w Stanach Zjednoczonych, odpowiednika naszego polskiego NFZ-u w Stanach Zjednoczonych. Dziękuję bardzo.